Cześć widzowie! W świecie Pokémonów jest mnóstwo Pokémonów odpowiadających za żywioły czy aspekty natury, gdzie każdy rodzaj ma wiele innych rodzajów Pokémonów. W dzisiejszym odcinku więc odpowiemy sobie na pytanie, które Pokémony są najrzadsze. Standardowo, jeżeli film się spodoba, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Przechodzimy do odcinka. Bez wątpienia najrzadszym Pokémonem jest Bóg Pokémonów Arceus, będący legendarnym Pokémonem znanym jako twórca świata Pokémonów, mogąc zmieniać swój typ na ogień, wodę i każdy inny jaki chce, a według Pokédexu Arceus samodzielnie ukształtował wszechświat swoimi tysiącoma ramionami. Zaraz po Arceusie najrzadsi są ci, których sam stworzył, czyli smocze trio Dialga, Palkia i Giratina, znane jako pierwotny chaos, ponieważ te trzy Pokémony były pierwszymi jakie stworzył Arceus, obdarzając je ogromną mocą, gdzie Dialga reprezentuje czas, Palkia przestrzeń, mogąc tworzyć alternatywne rzeczywistości, a Giratina reprezentuje antymaterię, mogąc przechodzić przez wymiary, z czego z tej trójki najrzadsza jest najpewniej Palkia władająca czasem. Dialga, mistrz czasu i metalu, może dowolnie kontrolować czas, dzięki czemu była czczona jako bóstwo, razem z Palkią, Giratiną i swoim panem tworząc świat od podstaw całej rzeczywistości, a najrzadsi po smoczym trio są strażnicy jeziora, w których skład wchodzą trzy Pokémony, Uxie, Mesprit i Azelf, z czego Uxie jest odpowiedzialny za wiedzę, Mesprit za emocje, a Azelf za siłę woli, co mówi, że one także są nieodłączną częścią świata i bez nich wszystko mogłoby się posypać. Zaraz po najbardziej istotnych Pokémonach najrzadszy jest Mewtwo, będący stworzonym przez naukę dwunożnym, czokokształtnym Pokémonem, o którym mówi się, że ma najdziksze serce ze wszystkich Pokémonów, a ponieważ został stworzony, aby być najlepszym w bitwie, Mewtwo może myśleć tylko o pokonaniu wroga, mogąc lewitować, używać telepatii czy przejmować kontrolę nad umysłami, będąc w stanie też materializować fale psychiczne w postaci osobistego ruchu psychogromu. Następny jest Kabutops, który zanim wyginął, ewoluował w lądowego Pokémona, przy czym jest on dwunożnym Pokémonem z płaską, półkolistą głową, a zamiast dłoni jego przedramiona są zaopatrzone w duże, ostre, szare kosy, którymi kroił swoich wrogów, aby wypić ich wewnętrzne płyny, z czego Kabutops mógł dodatkowo pływać z prędkością 29 węzłów, gdzie węzeł to inaczej mila morska, co znaczy, że Kabutops pływał z prędkością aż 53 708 km na godzinę. Kolejny Pokémon to Omastar, który jest bardziej agresywny niż Omand, jednak nie atakuje bez potrzeby, ale niestety niewiele wiadomo o środowisku życia tego prehistorycznego Pokémona, z czego podejrzewa się, że Omastary zamieszkiwały morza i oceany całego świata, ale z uwagi na wiek gatunku Omastarów niezwykle ciężko znaleźć jakiegoś ocalałego przedstawiciela, zaś następny jest Alakazam, czyli Pokémon typu psychicznego, który podobno pamięta każdą chwilę swojego życia od narodzin do śmierci. Alakazam jest ewolucją Kadabry, przy czym jest w stanie wykorzystać wszystkie formy zdolności parapsychicznych i co niebywałe IQ Alakazama przekracza 5000, mogąc również przejść mega ewolucję, dzięki której zyskuje czerwony owalny organ pośrodku czoła, który emituje moc psychiczną, w czego wyniku najpewniej zyskuje większą potęgę parapsychiczną, ale nie zyskuje żadnej siły pod względem fizjologii. Na wyróżnienie zasługuje jeszcze Mew, Dragonite, Aerodactyl, Lapras, Electabuzz, Gengar, Machamp i Skitar, będący jednym z najcięższych do złapania Pokémonów, w czym nie pomagało to, że samo jego znalezienie było bardzo ciężkie. Podsumowując, najrzadsze Pokémony to głównie te odpowiedzialne za fundamentalne prawa wszechświata oraz stworzone przez ludzi sztucznie, no i te wymarłe z prehistorycznych czasów, ale żaden z nich nie ma podjazdu do Arceusa. A wy widzowie, napiszcie w komentarzu, co o tym wszystkim sądzicie i co chcielibyście na kolejny film, jak i co myślicie o tej liście. Jeżeli film się spodobał, zostawcie łapkę w górę, suba i komentarz, żeby kanał mógł się rozwijać. Ja dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. I cześć!